Kolejny dzień Mistrzostw Wojska Polskiego w sporcie powszechnym minął pod znakiem biegu patrolowego. Choć początkowo zapowiadało się, że aura nie sprzyja sportowcom w mundurach, w miarę zbliżania się godziny rozpoczęcia zmagań w tej konkurencji, warunki atmosferyczne poprawiały się, a z nimi humory zawodników. Bieg patrolowy łączył w sobie trzy dyscypliny. Bieg na odcinku 2000 metrów, pokonanie ośrodka sprawności fizycznej i strzelanie z pistoletu. Z całą pewnością można więc pokusić się, aby powyższe zmagania nazwać triatlonem wojskowym. Wymaga on dobrego przygotowania kondycyjnego zawodników, odporności psychicznej i pewnej ręki. Bardzo ciężki bieg. Biegłem co prawda rok temu na Mistrzostwach Marynarki w Ustce. Podobny bieg patrolowy. Aczkolwiek ciężko jest połączyć jednocześnie bieg, ośrodek sprawności fizycznej i strzelanie. Nie czuję się mocny jakoś w żadnej konkurencji. Łącząc to, jest naprawdę ciężko. Przebierając ośrodek sprawności fizycznej, nie chciało mi się dalej biec, jednak jakoś się zebrałem na dalszą konkurencję, rywalizację. Na końcu złapałem P83, również nie było lekko, ciężko mi było strzelać. Z wyniku nie jestem zadowolony, aczkolwiek zdobyłem cenne doświadczenia, z czego jestem zadowolony. Bieg na pewno był wymagający, trochę mnie po ASF-ie przytkało, ale strzelanie na szczęście poszło mi prawie że idealnie, więc jestem z siebie bardzo zadowolony. Guzman, czułem się dość konkretnie, dobrze przygotowany bieg przede wszystkim, sędziowie zwracają uwagę na szczegóły. Strzelanie bardzo przyjemne, różne rodzaje broni, myślę, że to wszystko. Po to tu jesteśmy, żeby się zmęczyć i żeby zrobić dobrą robotę. Także polecam wszystkim fanom, a także amatorom wysiłku. Polecam.